Nie tylko ludzie, także zwierzęta przyłączyły się do 26. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Chorzowie. Na ulicach miasta kwestował pies Zeta Zampo Alfa Leonis. Jak widać, no musi im pomagać. On jest do tego stworzony, tego nie da się inaczej nazwać. Tegoroczny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Chorzowie odbywa się na Stadionie Śląskim. Tam na mieszkańców czeka wiele atrakcji. Przede wszystkim mnóstwo koncertów. Na scenie zagra m.in. Neue Oberschlesien i Miłosz, to gwiazdy dzisiejszego wieczoru. Oprócz tego Światełko do Nieba, tradycyjnie o godzinie 20:00 pokaz fajerwerków nad Stadionem Śląskim. O tym, że warto pomagać, przekonują mieszkańcy Chorzowa, którzy po raz kolejny przyłączyli się do zbiórki pieniędzy. Przynajmniej w ten sposób możemy pomóc. I wiemy, że to idzie rzeczywiście na dzieciaków, na ludzi starszych. No i wiemy, że to pójdzie na konkretny cel, a nie jak różne inne organizacje. Z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy gra także Telewizja Silesia. Telewizja TVS jak najbardziej włącza się w całą tę akcję. O to chodzi, my też chcemy pomagać i też pomagamy na co dzień jako fundacja, pomagamy też dzisiaj. W tym roku finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przebiega pod hasłem dla wyrównania szans w leczeniu noworodków.